Andrzej Gajcy, witam serdecznie w programie Onet Opinia. Moim gościem dzisiaj po drugiej stronie łączy internetowych jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry panie prezydencie, witam serdecznie. Witam serdecznie. Dziś rolę Jerzego Urbana przejął na siebie premier Mateusz Morawiecki. On zarzuca Urbanowi, że ten w okresie PRL-u kłamał. Zdarzało się. A premier Morawiecki? Tak pan dwa dni temu na pogrzebie byłego rzecznika komunistycznego rządu porównał obecnego premiera Mateusza Morawieckiego do Jerzego Urbana. Podtrzymuje pan dzisiaj te słowa? Tak, podtrzymuję, dlatego że tu nie chodziło o konkretną osobę, tylko o pewien model rzecznikowania, który został przyjęty. Urbanowi zarzucano, że miał się z prawdą, że używał języka agresywnego. Ja twierdzę, że obecnie w demokratycznej Polsce niestety pan premier Morawiecki mija się z prawdą w swoich wielu wypowiedziach i używa języka agresywnego, często stygmatyzującego w stosunku do swoich oponentów politycznych, do ludzi opozycji. Na to są rozliczne dowody, nie ma co więcej udowadniać. Różnica, co też powiedziałem, jest taka, że Urban był tylko rzecznikiem prasowym, wykonywał często polecenia ludzi wyżej postawionych od siebie, a premier jest premierem i powinien mówić swoje imienia, więc... Panie prezydencie, ale nie uważa pan już po tych kilku dniach tak zupełnie na chłodno, że w tym porównaniu no jednak była pewna doza przesady i trochę się pan zagalopował, bowiem no, usprawiedliwianie decyzji komunistycznych władz, te zbrodni PRL-u, które latami w epoce słusznie minionej wybielał Jerzy Urban, no to jednak jest no, dość dalekie porównanie do tego, co dzisiaj dzieje się w III Rzeczpospolitej. Ja nie chcę porównywać PRL i III Rzeczpospolitej, natomiast ja mówię o pewnym modelu, który został przyjęty. Więc ja nie chcę w najmniejszym stopniu stwierdzić, że PRL był demokratyczny, a III RP nawet z PiS-em jest niedemokratyczna. Ale zwracam uwagę na to, że model komunikowania się ze społeczeństwem, jaki przyjął pan premier Morawiecki, jest niewłaściwy i jest w gruncie rzeczy nieodległy od tego, co to się działo, kiedy rzecznikiem prasowym był Urban. Naprawdę, ale zamknijmy panu ten temat. Panie prezydencie, ale naprawdę pan uważa, że ten model jest tak nieodległy? Bowiem na pewno pan słyszał wypowiedź ministra... Model komunikowania się ze społeczeństwem. Jeżeli społeczeństwo się wprowadza w błąd, to jedyne szczęście dzisiaj III RP polega na tym, że są niezależne media. I mogą rzeczywiście powiedzieć to, co sądzą o kłamstwach przedstawicieli rządu. To jest ogromna różnica i to z tego powinniśmy cieszyć i to należy bronić. Choć wiemy dobrze, że ten rząd miał również takie zamiary, żeby tej wolności mediów było mniej w Polsce, a nie więcej. Czyli rozumiem, że pan nie zamierza, przepraszam za te słowa, na przykład premiera Morawieckiego. Nie zamierzam, tym bardziej, jak mówię, nie chciałem mówić o nim. Ja mówiłem o pewnym modelu rzecznikowania czy komunikowania się ze społeczeństwem, który został przyjęty. I uważam, że on jest niewłaściwy. A jak pan przyjął słowa Przemysława Czarnka? To już ostatnie pytanie w tym temacie, który skomentował pana wypowiedź w dobitnych słowach wstyd komunisto Kwaśniewski. Nijak nie przyjąłem. Ja z ludźmi takim jak pan Czarnek się nie zadaję, więc nie mam zamiaru nic komentować. Dobrze, kończmy ten wątek wstydu, przejdźmy do Ukrainy, bo tego wstydu w polityce jest wciąż bardzo dużo. Czy pana zdaniem powinniśmy namawiać Ukrainę prezydenta Zełenskiego, aby jak najszybciej usiadł do stołu razem z Władimirem Putinem, bo miało to być na korzyść Polski i Europy? Taką propozycję kilka dni temu zaproponował były prezydent Bronisław Komorowski. Podziela pan tą opinię, że dzisiaj to jest ten moment, aby siadać z prezydentem Putinem do stołu i z nim rozmawiać? Moim zdaniem to nie jest ten moment. Natomiast jeżeli myślimy o zakończeniu tego konfliktu, to jakieś rozmowy kiedyś będą konieczne. Natomiast my nie mamy prawa narzucać Ukraińcom ani momentu, kiedy te rozmowy podejmą, ani warunków, na jakich te rozmowy podejmą. Więc moim przekonaniem w tym sensie powinniśmy być bardzo wstrzemięźliwi. Dzisiaj podjęcie rozmów, dużo głośniejsza niż wypowiedź prezydenta Komorowskiego, była wypowiedź Elona Muska, no bo jednak Muska znają wszyscy na świecie, jest jednym z najbogatszych ludzi i to, co on mówi, ma rezonans. Więc uważam też, że to była wypowiedź niewłaściwa, bo podjęcie dzisiaj rozmów pokojowych oznacza prawdopodobnie konieczność zrzeczenia się istotnej części terytorium Ukrainy na rzecz Rosji. A więc to jest moim zdaniem propozycja dla Ukraińców, a szczególnie dla Zełenskiego, który niezwykle
dzielnie tą wojnę prowadzi, no nie do przyjęcia. A taki wpis, jaki dokonał Radosław Sikorski też dosyć niedawno po wybuchu na gazociągu Nord Stream, sugerując, że dokonali go Amerykanie, pana zdaniem to też to jest odpowiednie działanie? Czy kolejne jakieś faux pas polskich polityków w tym czasie, dość niedawnym? No was dzisiaj ma strasznie dużo pretensji do różnych polityków. Widzę, jakimś takim nastroju jest pan rozliczania polityków. Więc powiem tak, taka rola mediów, panie prezydencie, myślę, że my, dziennikarze, powinniśmy tak rozliczać wszystkich polityków. Takie pytanie dotyczy tych nazwijmy to, pana zdaniem, niewłaściwych stwierdzeń. Więc dobrze. Sikorski nie broni tego. Moim zdaniem to był błąd. Zareagował za szybko i zareagował w sprawie, która jest niezwykle skomplikowana, bo mówiąc szczerze, ja do tej pory nie wiem i nawet trudno sobie wyobrazić, kto mógłby niezwykle skomplikowaną akcję przeprowadzić, żeby uszkodzić te podziemne, podwodne rury. To, co mnie pociesza, to, że dochodzenie jest prowadzone przez kraje poważne, czyli przez Danię, Szwecję i Niemcy. I liczę na to, że no, w jakimś nieodległym czasie uzyskamy odpowiedź, kto rzeczywiście doprowadził do tego ataku. Natomiast, wie pan, na marginesie, ja to mówiłem już dawno i nie tylko Radosławowi Sikorskiemu, ale wielu politykom, że tweet jest niezwykle zdradliwą formą komunikowania się, dlatego że te wpisy powstają natychmiast, są taką emocjonalną reakcją, a w polityce często emocje nie są dobrym doradcą. Czasami warto trochę zaczekać, trochę zebrać więcej informacji i wtedy się wypowiadać. No ale żyjemy w tym świecie, w którym tweetów będzie coraz więcej, a takiego czasu na rozsądek coraz mniej. Było o politykach opozycji, teraz o politykach, którzy obecnie sprawują władzę. Prezydent Andrzej Duda w niedawnym wywiadzie mówi o rozmowach z Amerykanami na temat dołączenia przez Polski do programu, w którym Polska miałaby zostać objęta parasolem nuklearnym. Pana zdaniem jest to możliwe w ogóle? Czy może pan prezydent Andrzej Duda zbyt pochopnie i zbyt szybko takie stwierdzenia publicznie wyraził? Myślę, że zbyt szybko, no bo dementi ze strony amerykańskiej przyszło natychmiast. Więc sądzę, że sprawa jest, jeżeli to na poziomie takich ogólniejszych rozważań. I nie wydaje mi się, że warto w tej chwili, szczególnie przez prezydenta, objawiać takie decyzje i koncentrować uwagę na tym. To, co się dzieje, konsekwencje wojny Rosji przeciwko Ukrainie będą bardzo poważne. I myślę, że w sztabach natowskich, wśród ekspertów krajów NATO trwa w tej chwili poważna dyskusja o różnych scenariuszach, jak powinniśmy reagować. Nie wykluczam, że też scenariusz rozmieszczenia broni, taktycznej broni nuklearnej poza miejsca, gdzie ona w tej chwili się znajduje, jest rozpatrywany. Tylko proszę pamiętać, że to jest w gruncie rzeczy zniszczenie całego dorobku politycznego, całego dorobku dyplomacji od wielu, wielu lat, kiedy dążono do ograniczenia zbroi, ograniczenia ilości państw, które dysponują bronią jądrową. I wydawało się, że wtedy jest zgoda zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i wcześniej Związku Radzieckiego, później Rosji, Chin, na taki właśnie plan raczej stopniowej denuklearyzacji świata, a nie nuklearyzacji. No ale być może jesteśmy na zupełnie innym etapie, co nie brzmi optymistycznie, ale nie wykluczam, że takie scenariusze, o których prezydent Duda powiedział, są rozpatrywane, ale za wcześnie. A to byłby dobry scenariusz dla Polski, pana zdaniem, byśmy do takiego programu dołączyli? No, jeżeli będzie tak wielkie zagrożenie, że to będzie jedyna szansa, to oczywiście trzeba będzie to zrobić. Natomiast moim zdaniem im więcej tego typu broni jest zgromadzonych wokół nas czy u nas, no to ryzyko, że to kiedyś wybuchnie, jest spore. No, wie pani. Polska oczywiście jest w tej chwili nie ze swojej winy krajem frontowym, bo Rosja napadła na Ukrainę, my jesteśmy największym sąsiadem Ukrainy, więc wykonujemy swoje zadania, transporty wojskowe idą przez Polskę. Gdyby Polska nie była gotowa do tego, to Ukraina by nie miała szans w ogóle podejmować walki. No ale czy to zwiększa nasze bezpieczeństwo? Nie sądzę. No, sama wojna, sama agresja rosyjska na Ukrainę istotnie zmniejszyła polskie bezpieczeństwo. A czy widzi pan możliwość i taki scenariusz możliwy choćby w najbliższym czasie, aby to Ukraina przystąpiła do NATO? Czy dzisiaj taka polityczna zgoda członków Sojuszu Północnoatlantyckiego na tą deklarację Ukrainy, którą władze Ukrainy, prezydent Zełenski złożyli, że chcą przystąpić do NATO, no dzisiaj takie szanse są, pana zdaniem?
Gdybym ja był wpływowym gdzieś politykiem, bardzo bym za tym optował. Natomiast sytuacja jest następująca. Mamy wojnę i myślę, że w warunkach wojennych trudno sobie wyobrazić przyznanie członkostwa NATO Ukrainie. Będzie daleko idąca pomoc. NATO jest jednoznacznie po stronie Ukrainy. Więc pomagać Ukrainie będziemy, no ale polityczna decyzja o członkostwie jest niemożliwa. Jeżeli Putin zdecydowałby się zaatakować w któryś z krajów natowskich, czy kraje bałtyckie, czy Polskę, no to powiedzmy sobie wprost, mamy trzecią wojnę światową. I wtedy oczywiście Ukrainę możemy przyjmować, tylko to by nic więcej nie oznaczało, tylko że jako całe NATO prowadzimy wojnę z Rosją w dużej mierze na terytorium ukraińskim. To jest czarny scenariusz, ale przecież też go wykluczyć się nie da. Natomiast scenariusz taki, nazwijmy, umiarkowany i oby realistyczny, jest następujący. No, wojna kończy się jakimś porozumieniem, oby korzystnym dla Ukrainy. I w tym porozumieniu muszą być również zawarte gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. I pytanie brzmi, czy te gwarancje bezpieczeństwa będą oznaczać członkostwo w NATO, czy inne formy pomocy i zagwarantowania suwerenności terytorialnej Ukrainy. To będzie przedmiotem politycznej debaty, dyplomatycznych zabiegów i jaki będzie finał, zobaczymy. Natomiast jeszcze wiele kroków musi być uczynionych, żebyśmy taki proces, nazwijmy to pokojowy, widzieli. Więc ja uważam, że deklaracja Ukrainy jest właściwa, że my jako Polska powinniśmy ją popierać. Natomiast zdawać sobie sprawę, że warunki dla tego członkostwa w NATO, no, muszą być spełnione przede wszystkim przez jakieś zakończenie wojny. Jeżeli to nie będzie zakończenie w postaci III wojny światowej, o czym mówię. Oby nie. Panie prezydencie, na sam koniec powróćmy na krajowe podwórko i na polityczne porządki. Zmiany jesienne w rządzie. Marek Kuchciński został szefem kancelarii premiera. Zmiana także na funkcji ministra do spraw europejskich. Konrada Szymańskiego zastąpi Szymon Szynkowski-Welsenk, były wiceminister spraw zagranicznych, jeszcze wiceminister spraw zagranicznych. To dobre zmiany dla Polski. Coś może zmienić w tych rozmowach między Warszawą a Brukselą, czy raczej nie? Nie sądzę, wie pan, no, jakby piłka jest po polskiej stronie. Tak długo jak rząd musi tolerować obecność ministra Ziobro i jego ludzi w rządzie, bo to jest gwarancją większości w parlamencie, no to ja nie widzę tutaj szansy na istotny przełom. Wie pan, zawsze pojawienie się nowej twarzy jest jakąś tam okazją do zweryfikowania niektórych ustaleń, do podjęcia może bardziej intensywnych rozmów. Ja ministra Szymańskiego, choć wielokrotnie z nim się nie zgadzałem, ale doceniałem jako rzeczywiście człowieka bardzo kompetentnego w sprawach europejskich i także w sensie instrumentarium. Bardzo dobra znajomość języków, umiejętność takiej skutecznej dyplomacji. No zobaczymy, co jego następca zrobi. Natomiast następca musi wiedzieć, że jak mówię, piłka jest po polskiej stronie. Tak długo jak będziemy się trzymać twardo tego stanowiska, które nie uwzględnia decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami między Komisją a Polską, no to będzie trudno cokolwiek załatwić. A zaskoczyła pana decyzja o nominacji Marka Kuchcińskiego, byłego marszałka Sejmu, na szefa kancelarii i odejście ministra Michała Dworczyka? Zaskoczyła i nie. No, spodziewaliśmy się, że jak wybuchła afera mailowa, to pozycja ministra Dworczyka, który był bardzo sprawnym ministrem. Ja to obserwowałem właśnie w kwestiach ukraińskich, bo miał okazję do rzadkich, ale jednak kontaktów z nim i doceniam jego energię i właśnie taką dobrą organizację. Natomiast powrót Marka Kuchcińskiego to oznacza, że w polityce zmartwychwstanie jest częstszym zjawiskiem aniżeli w życiu. No więc życzę mu wszystkiego dobrego. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Kłaniam się. Dziękuję. Dobrego dnia. Do widzenia.